wszystkich pasjonatów epoki romantyzmu oraz twórczości jednego z naszych wieszczów, Zygmunta Krasińskiego, zapraszamy do śledzenia nowego cyklu Bliżej Wieszcza. W jego ramach poznamy zarówno życie i twórczość Zygmunta Krasińskiego, jak i zwyczaje i obyczaje epoki romantyzmu. Witamy, z tej strony Magdalena Wojciechowska i Aleksandra Buczek. Opowiemy Wam, jak dawniej obchodzono karnawał. Obecnie karnawał trwa około 2 miesięcy. Rozpoczyna się od Święta Trzech Króli, czyli 6 stycznia, a kończy w lutym. W tym roku koniec karnawału, a początek Wielkiego Postu przypada na 17 lutego. Ostatnie dni karnawału nazywamy ostatkami. O karnawale w Wielkim Świecie w XIX wieku możemy dowiedzieć się z relacji Elizy Krasińskiej w liście do siostry ciotecznej Aleksandry Potockiej z lutego 1836 roku, napisany z Petersburga. Ten ostatni okres poprzedzający umartwienia postu to czas poświęcony zabawom. Czas, w którym wszyscy wychodzą z domów, od pierwszego do ostatniego. Nawet starcy, jedząc bliny, które są u nich tym, czym u nas pączki, wszyscy idą rozweselić się. Przez ostatnie 8 dni karnawału lud przybywa tłumnie na ogromny plac Izaaka, gdzie podobnie do miasta zbudowanego z kart wznoszą się bałagany. Tam roznoszczyki zachwalają jeden przez drugiego swoje napoje chłodzące. Tam wznoszą się góry lodowe i wszelkiego rodzaju huśtawki. Na balkonach czegoś w rodzaju gotyckich zameczków widać podskakujących kolorowych arlekinów, białych pierrotów, garbatych poliszynelów, którzy krzykliwymi głosami zapraszają szanowną publiczność do wejścia i do oklaskiwania swoich przedstawień. Wszędzie wiszą szyldy przedstawiające lub wskazujące woltyżerów, linoskoczków, ekwilibrystów, ludzi potworów, połykaczy ognia, siłaczy, wreszcie wszelkiego rodzaju ludzi i akrobatów. Tu malowana galeria przedstawiająca menażerię dziwnych zwierząt, tam kręcące się krajobrazy, woskowe figury. Zewsząd wybucha piskliwa muzyka, a te wszystkie fałszywie brzmiące tony nie zgadzają się z sobą i tworzą dziwaczny koncert. Wszędzie mnóstwo ludzi, którzy śmieją się, piją, krzyczą, klną, mnóstwo ciekawskich, którzy chodzą tu i tam, kręcą się bez przerwy, mnóstwo żandarmów, niezbędny dodatek, w niebieskich mundurach, biegających tu i ówdzie na swych czarnych koniach. Wreszcie mnóstwo zaprzęgów od bogatych karoc cesarza i dwór z ich wielkimi, czerwonymi lokajami, którzy niby para raków są uczepieni na tyłach cesarskich powozów. Cały ten sznur zaprzęgów o niezliczonych kształtach okrążył bałagany jak ruchome koła. Ten tłum tak różnorodny, ta dziwna rozmaitość strojów, barw, przedmiotów, ci nieustraszeni ślizgacze, którzy zjeżdżają z gór z szybkością błyskawicy. Wszystkie te piękne panie w kokoszniku i piękni brodaci mężczyźni, którzy kręcą się na swych huśtawkach, wypełniają powietrze ostrymi piskami, podobnymi do śpiewu. Wszystko to tworzy hałas, ruch, wrzawę, które oszałamiają. Same baraki, pomalowane na olejno i kryte papą, są obszerne i mogą pomieścić ponad 500 osób. Czy teraz masz o tym wszystkim pojęcie, Olesiu? Z kolei w innym z listów do Aleksandry Potockiej Eliza tak wspomina ten czas. O godzinie 8, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystkie komnaty zajaśniały tysiącem świateł, ozdobione niezwykłą elegancją i gustem, śniące przepychem, luksusem, robiły wrażenie magiczne. Na zewnątrz iluminacja rzucała długie snopy światła i widać było, jak iskrzyła się wszystkimi kolorami z końca ulicy dzielącej miasto, a lud kierował się tłumem ku bramom domu. Wewnątrz wszystko przedstawiało odświętny widok. Kwiaty zdobiące schody i egzotyczne rośliny pokrywające ściany napełniały swoim zapachem powietrze.
sam Arystydes w swojej niszy wydawał się wychylać swą bladą twarz zza kępy kwiatów i krzewów, jakby zaciekawiony tym, co się dzieje. Wszystkie pokoje były piękne. Sala balowa była biała od światła. Błyszczały kryształowe świeczniki, a ornamenty roślinne na suficie mieniły się złotem. W jednym z luster w głębi odbijał się rząd pokoi, aż po małą cieplarnię i piękna klatka z ptakami gabinet chiński przekształcono w małą gotowalnię. Cesarzowa mogła tam znaleźć ładne buciki, chusteczki obszyte walancjenką. To jest modne. Najmodniejsze ostatnio rękawiczki, wazoniki do kwiatów, drogich kamieni, flakoniki z wonnościami, słowem 1001 owych drobiazgów, które zdobią toaletę. Wielka księżna Helena miała dla siebie również przygotowany gabinet. Ale jak ci opisać przepych sali jadalnej? Wszystkie stoły mieniące się bogactwem przypominały mi starożytne uczty. Na nich rozłożona była wspaniała zastawa z pozłacanego srebra. Kryształowe półmiski mieszały się ze złotymi i srebrnymi wazami o wytwornych kształtach i z wytwornymi piramidami słodyczy. Grupy całe ze złota podtrzymywały koszyki z kwiatami i owocami. Wszystko to sprawiało cudowny efekt, zwłaszcza stół cesarzowej uginał się pod wspaniałościami. Bufet był uroczy, również zdobiły go tace i cenne wazy. Lecz żeby mieć dokładniejsze pojęcie o tej uroczystości, musisz zaludnić te wszystkie pokoje, zobaczyć młodzież, tłum wojskowych w śniących mundurach, rój kobiet w powiewnych toaletach obwieszonych biżuterią. Widzisz tą młodą blondynkę? Taką wysoką, z rękawami w stylu greckim? To księżna Boratyńska, uważana za najpiękniejszą wśród pięknych. Tu jest pełna wdzięku panna Benkendorf, biała pani Lucenrode, blondynki panny Rauch, stałe tancerki księcia Karola. Ta młoda kobieta z girlandą róż na czole to pani Zacharzewska. Panna Wałkow jest okropnie brzydka, za to zachwycająco śpiewa. Nie ma tu słynnej pruskiej piękności, pani Krudener. Natomiast jest urocza księżna Szachowskoj. Młoda mężatka, pani Demido, wcale nie jest ładna. Za to jest obwieszona perłami, a na jej czole błyszczy słynny bretoński diament na sancie. Jak wymienić tych wszystkich ludzi, których nie znam? Przypatrzmy się w milczeniu. Panuje hałas, wrzawa. Bez przerwy rozlega się dzwonek i każdy przychodzi najpierw pokłonić się pani domu. Dla mnie wygląda to tak naprawdę, jak gdyby kłaniali się obrazom. Zostań ze mną, moja luba Olesiu, aby złożyć uszanowanie Lady Druham i porozmawiać po angielsku z jej córką, Miss Lapton. Ładna osóbka, mająca zupełnie angielską urodę. Ileż tu jest twarzy. Jest to niczym lampa czarodziejska albo gruba księga karykatur. Teraz, kiedy bal minął, dużo się o nim mówi. Och, droga Olesiu, przyrzekłam sobie, że nigdy nie wydam balu na 600 osób. Cóż to za kłopot? Na mieście, w kawiarniach, ci, którzy wcale nie widzieli balu, opisują go w całkiem niezwykły sposób. Najpierw przybyło od 5 do 6 tysięcy osób i 4 tysiące służby, że zabawa kosztowała 50 tysięcy rubli. Niedziela, 28 lutego, dziś na dworze szalony dzień. Tańczyli od południa aż do jutra. Korzysta się w ten sposób z ostatniego dnia karnawału. Z relacji wynika, że w czasie karnawału organizowano bardzo wystawne bale. Odbywały się one w bogatszych domach. Biedniejsi natomiast również organizowali sobie wieczorki taneczne, jak również kuligi. Organizowano też przeróżne zabawy,
na ulicach, na przykład pochody, żeby każdy miał okazję do zabawy. W XIX wieku popularność zyskały też reduty. Były to bale maskowe, które odbywały się najczęściej w teatrach. Na balach bardzo ważny był strój wszystkich osób, wystrój sali, jedzenie. Zajmowano się rozmowami i tańcami. Eliza miała również okazję brać udział na balach przebierańców, o czym świadczy list, który napisała do swojej siostry. My również mieliśmy nasz szalony dzień. Panie świetnie się bawiły, a nasza Róża odniosła ogromny sukces. Była czarująca w kostiumie markizy z epoki Ludwika XV. Myślę, że ma chęć dać się sfotografować dla ciebie. Jej twarzyczka była tak ładniutka i filuteryjna, tak wesoła, tak różowa, a jej oczy były czarne diamenty pod białym pudrem. Wyglądała pięknie, a Władzio był zachwycony. Maria również wyglądała wdzięcznie. Było jej bardzo do twarzy w jej kostiumie. Dużo tańczyła i bawiła się doskonale. Jednym słowem, karnawał udał się i nasze panie są zadowolone. Minęło tyle lat, a ludzie nadal uwielbiają bawić się podczas karnawału. Jest to barwny i wesoły czas. W czasie pandemii bardzo brakuje nam szaleństw i tańca. Do tej pory najbardziej popularnymi imprezami karnawałowymi na świecie to ten organizowany w Rio de Janeiro oraz w Wenecji. Mamy nadzieję, że dobre czasy powrócą i wszyscy jeszcze będziemy świetnie się bawić podczas karnawałowych dni.